Czekajcie, tylko wezmę postać wpierw. Dobra, kto tam dostał? Heroes3.pl. Podoba mi się. Podobie mi się twój nick. Warszacyk, Pub to Time, Fraku 3, I don't know where, Hasael, Ddaka MM, Azarion, Jakader, Mr. Sharky. Witamy na kanale. Oby wam się podobało, a jak nie, to wiecie, wypad. Co my tu kupujemy? Dwie fiory? Tego powinno być spoko, bo tu jeszcze mamy piratów w teorii. Piratów na tym poziomie można coś grać. Który zasłania mnie ten baner. Muszę go przestawić. U mamy jesteś? Zgadza się. Nie swojej, ale tak. Słyszałem ten kawałek o słoniu, jeżu i wykastrowanym licie? Nie wiem, czy chcę. Dwa garenowe się pokazałem. To też jest git. Tristanka wjeżdża jeszcze na potencjalnego Gunslingera. Najbardziej mi się cieszył tutaj z Twisted Fate'a albo z Gangplanka. Abyśmy pojechali sobie na piraty. Mówisz do teściowej mama? Mówię. Mamo, zrób mi pierogi. I dostaję dwie porcje, bo dwie mamy robią. Same plusy. Zeka. Upgrade. No i co teraz? No chyba tak zagramy. I co, robimy tego Zekę? Chyba tak. I Curse Blade? Też można zrobić. Na fiorce ma duży attack speed. To jest spoko. W sumie zrobimy tak. Pęczny jest Blade Masterem. To z tą fiorką możemy coś tu zrobić. Jak wyróżniając 100 HP kupię suba deal. No wiesz. Postaram się, ale co ci mogę powiedzieć? 3 urwiki tak osoby wjechały na Włości. No kurde. Dobra, zrobimy tak. Jeszcze ewentualnie byśmy dostali, bo ten Gangplank nam tak pasuje tutaj, bo możemy zrobić wtedy Blade Masterów i piratów naraz, więc zostawię tego jednego Gravesa. Więc to może być naprawdę spoko. Zobaczymy. No, domowe pierogi, jedno z najlepszych. No, chyba że ktoś robi naprawdę kiepskie. Jak się nazywa mysz, która chodzi na dwóch nogach? Nie wiem, ale mogę ci powiedzieć, jak się nazywa mysz, która chodzi bez kabla. Logitech G Pro. Najlepsza mysz w internecie i w prawdziwym świecie.
Nie, ale tak na poważnie, to jest najlepsza myszka, na jakiej grałem w życiu. I mistrz świata Fortnite'a gra na takiej. Znaczy, że to musi być dobra, nie? No jest 4 golda. No nie starczy. Mógłbym wjechać na Nobla tutaj, ale... Nie. Kaczy! Z tierem 1, 2 miesiące. Dzięki ci bardzo, Kaczy, za kolejny subik. Witam z powrotem, co nam było. Co zaspoilerowałem? Zaspoilerowałem nowego Spidermana. Za to bardzo mi się zrobiło z tego powodu wszystko jedno. Jakaś mucha mnie atakuje w ogóle. Ty no, naprawdę, mucha! Wygrałeś poprzednią grę? Tak. W sumie możemy zrobić sobie placementy. New session. Bóg grał na myszce Final Mouse, jeśli się nie mylę. A, to Psalm grał na takie... drugie miejsce. Wicemistrz świata gra na G Pro Wireless. Prawda. Na kulpon. A, żadnego przynętu nie mamy. To Lipton. Ale można wziąć Kenena, jak nikt go nie weźmie. No i po Kenenie. O ty! Świnko ty! Pamiętam, jak się śmiali z psa, że opuszcza proste na hotsa i idzie grać w Fortnite, no a wczoraj wygrał 1,5 miliona dolarów, nie? Sorry, 1 800 000 dolarów wygrał. Chyba się opłacało. Coś mi się zdaje. Kurde, moglibyśmy pójść po Bobla tutaj. Ale ten Kenen też jest interesujący, Tino. Mucha, naprawdę tej. Z gorem mąż. Rzeźnia jakaś. Do kiedy wakacje u teściów? Nie mam pojęcia. Zobaczymy, co tam żona będzie wymyślać. Wow, Fiorek uniknęła. Daję za tego SE, bo Lex na wakacjach to nie pomoże. Ale co mam ci dać, Prusaki? Bo nie wiem, o co ci chodzi w ogóle. A na tego widżeta? Ale co jest nie tak z tym widżetem? O co chodzi? Bo nie kumam. Mamy potencjalnie zaraz Blade Masterów, to byłoby Gites. Może sobie u teścia pracować, a żona macierzyński jeszcze, czy może sobie wymyślać? No moja żona nie pracuje, bo uznaliśmy, czy... W ogóle czemu takie zakre ustawienie? Że lepiej, żeby poświęciła czas dziecku. Widać od razu, że dziecko się o wiele bardziej rozwija. A lepiej się rozwija niż takie dzieci, które idą do żłobka i tak dalej, jak się poświęca mu czas. Więc należy, że ona się zajmuje dzieckiem i bardzo nas to cieszy, że może. Czy jak mamy kilku serców, to kasarni ma mocniejsze generowanie tarczy? Nie, nie ma. Ty, ale Warwick ruszyłbyś dupę, nie? No przecież... Lipton. Dobra, dostanie 5 golda za to i tak.
I tak dostaniemy 5 goldów za to. Co dają te base pointsy? A na razie nic, ale jak są giveawaye, to za nie można punkty kupować, a jak są jakieś duże giveawaye, typu sprzęt, hardware i tak dalej, no to wtedy punkty dosyć sporo kosztują. Ty, przedmiot wypadł, co? A od kiedy tak? Co się dzieje? No nic, no to nie będę nic sprzedawał, bo tutaj nie ma co sprzedawać tak naprawdę. Za dobre rzeczy są. Ciekawe. Czy jak ktoś ma Tornaila, ma 240 armora z Guardianem, to więcej odbija obrażeń? Tak. Znaczy, mniej dostaje obrażeń, a odbija tyle samo, ale jak masz na przykład dwa Tornaile... Ty, jeszcze jeden przedmiot. Jak masz na przykład dwa Tornaile, to już jest w ogóle wtedy rzeźnik. Bo wtedy 300% odbija. Dla każdego rodzica dziecko dostaje dodatkowego premię do expa? No, zgadza się. Zgadza się. Absolutnie się zgadza. Czemu ja popis sprzedałem? Nikt nie wie. Nikt nie wie, czemu sprzedałem tą popi. Czy nasze wejony z Dragonem to może działać jeszcze Gunblade? A nie, zmienili tą synergię. Jakiś czas temu w ogóle Formel z Gunblade'em działał ze sobą i to było troszkę za dobre, więc to zmienili. I już tak nie działa na szczęście. Akali. To mi się też podobie. Mieli jeszcze jednego asasyna. To byłoby git jądro. Kurde, ten Lucek to w ogóle totalnie nie pasuje, ale totalnie nie pasuje. Nie wiem. Bez sensu tak trochę to wygląda. Zobaczymy. On tu z dupy jest, tylko daje tego Nobla. No i co ja chcę sprzedać? Zedzik by się przydał, to osiągali na 4 ninja. Dobra, na razie robimy tak, za dużo nas kosztują te gangplanki. A, wierny widz, żegnam ozięble. Drugi Kennen, jest Shen. No ale tego Shena i tak nie wstawimy, dopóki zadanie dostaniemy. Więc tu jest taki problem, że Zedzika potrzebujemy. No nic, zaczynamy. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś super mocny, team, tak naprawdę. Więc miejmy nadzieję, że sobie będzie radził. Z tego Nobla trzeba będzie niedługo zrezygnować. No jakbym dostał Zeda, to byłoby ok, ale na razie Zeda nie mamy, no i to jest problem. No teraz możemy już nie wygrać tej gierki. No, niestety. Zobaczcie, mają HP. Troszkę nam skalowania zabrakło, żeby wygrać tę walkę. Niestety. Co my tam? Morello byśmy mogli? Łezkę? Przytulić? Są spoko itemy. Czemu ja mam telefon cały mokry? A, bo ze szklanki leci.
Siema, netegede, netegede, nie da się przydać tego nika. Siema. Zadabier? Żeby co, z gównianym przedmiotem? No jeszcze mi nie pokićkało. No bardzo potrzebuję tego Zeza. Bardzo, ale bardzo. Bardzo, ale bardzo tego Zeda potrzebujemy. Mam nadzieję, że wpadnie. Wojos właśnie stipował 20 euro. Ocie drań. Ale wjechało. Poczekaj sekundkę. Czy ja coś chcę z tego? No koniecznie. Niekoniecznie, dobra, to zostawiamy. Ale nie widzę wiadomości, poczekaj. Wojos. Czemu mi nie pokazuje? Coś się spierdziło, poczekaj, muszę zacytować, bo nie widzę wiadomości. Co się dzieje w ogóle w tej walce? 2 lata się tam bijemy. Witam senseja w masterze, gratuluję. Wrocław pozdrawia, 34 stopni w cieniu. Wrocławska ciekawostka. Wodę mamy tutaj tak twardą, że jak poszedłem pod prysznic, to dostałem w pierdol. Dobry żart. Pozdrawiam. U nas też chyba 30 parę stopni. Co się dzieje w ogóle? Teraz gram na ENE? Nie, gram na NA. Co tam wypada za itemek? Nie jest gorsze. Lubić takie rzeczy. No dalej, teraz tego Zeda w ogóle chyba spierdoliłem, bo jest teraz mniejsza szansa. O, nieważne. Dobra, teraz już poczekamy. No, spierdziliłem Zekę. Draven, masz też Blade Mastera? No w sumie Gangplanka nie potrzebujemy, no. Ty, no ta mucha, nie, ta mucha nie daje mi żyć. Czemu nie było alerta o subiku? A czy aż subowałeś teraz? Kurde, was przepraszam. Olo i bolo, siemka, dziękuję bardzo za drugi miesiąc. Bardzo cię przepraszam, ale jestem u teściów, no to niestety tak trochę to wygląda z dupy, bo nie widzę po prostu alertów, nie mam przygotowanego tutaj pociągu ani busika,
Będą z powrotem, jak tylko wrócę do domu, a już następny raz, jak będę u teściów, to też będą, no bo wtedy wezmę innego kompa. Ale dziękuję bardzo za subika, bardzo doceniam. O Jezu, złota Elis. A moi gości tacy tutaj niezbyt dobrze. Czemu ja w ogóle o Zekę znowu zapomniałem? Zekę to jakiś turbo op item, że go budujesz segierkę? Nie, po prostu bardzo dobry, grywalny. Tak naprawdę generuje ci manę na wszystkich czempionach, którzy są pod jego efektem. No jest spoko. O, jak ładnie. Dobra, muszę przestawić tutaj troszkę. Żeby z tego Zekę mieć większe bonusy tak naprawdę. Ta Fiora też nie jest w ogóle potrzebna. Bo tak naprawdę, jakbyśmy wstawili tutaj Aatroxa, to pewnie byłoby ciekawiej. Ale na razie, jak będziemy mieli Aatroxa na drugim levelu, to... A, bo w sumie... Zrobimy tak. A to damy na... Tutaj. Dwa atak speeda? Co? Z jakiej racji na dwa atak speeda wad? Co tam się stało? Co tam się stało? Ktoś widział? A, Blade Master się włączył, tak, on się... Dobra, okej. Okay. Ja nie wiem, ja myślałem, że Blade Master nie załącza atak speeda, tylko po prostu daje dodatkowy atak. Bardzo dziwne to jest. Pa, 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 para, pa. Dobra, jeszcze dwie walki poczekamy z levelem. Dlaczego dalej nie dzisiaj punktów na masterze? Bo chciałem się odprężyć chwilkę. Szczególnie, że są problemy na serwerze i co chwilę rozłącza. O, ale Yasuo spierdoliłem. Właśnie zauważyłem, tak sobie patrzę, mówię, o. Dobre Yasuo, dobre Yasuo. Z lekkim handicapem teraz. Tutaj Ionic Spark mnie pokonał. Za dużo damage'u wjechało z Ionika. Niestety. Fortnite, że odpuściłeś? Nie, należy sobie robić przerwę po prostu. Serwer już okej, chyba przynajmniej na AUW. Wolę nie ryzykować. Wolę nie ryzykować, proszę pana. Asset Rank Master po prostu nie działa? O, dzień dobry. LOL. Takie gry na masterze tym poprosił. Ok? No, przestań się starać, Kurosaki. Zaraz się dam dostęp do tego bota. Nie chcę w trakcie gry. No widzisz, żebym kasę miał tego Aatroxa? No musimy poczekać, jak wygramy gierkę, to będziemy mieli kasę. Jak to działa z tym masterem, Grandmaster i Challengerem? Mógłbyś kogoś wytłumaczyć? A ja nawet nie wiem, powiem ci szczerze. Nawet nie mam zielonego pojęcia, jak to działa. Jak
Chyba tam jest, że jak będziesz miał 100 LP, to przechodzisz na Grandmastera, tak? O ile się nie mylę? Nie wiem, jak to działa. Nie mam pojęcia. Kolejny zekę, ale na tym. O ja jebie. Co mam zrobić z takim biednym gościem? No dobra, zrobimy tu zekę po prostu. Tak o. Akali? Zed jest. Zawsze coś. Jakbyśmy dostali szpatułkę na asesyna, to tu ją wstawimy. A tak dostaje bonus i tak za ninja. Więc ten jeden miecz daje bonus... bonus BGC jakieś 8 damage'a. Więc 28 damage'a z jednego miecza. To sporo jest. O jest, ten penal zostanie zniszczony. Zekę się stakuje? Tak. Da się wbić czempiona za 5 na trzeci level? Da się. Jest ich 10 w grze. A, potrzebujesz 9. Atrox. Ale jestem pacan. Why not Infinite Edge? Bo nie daje nic generowania many. A Zekę daje ci attack speed, który przekłada się na generowanie many, więc jest 1000 razy potężniejszy moim zdaniem. W tym przypadku. No gdzie ta Akali, panie? Tak, on. Pike w lewo przesuń, bonus zekę? No, o co się chodzi? No, Pike daje dwa bonusy tutaj, dwa bonusy tutaj. A ten daje dwa bonusy tutaj i dwa bonusy tutaj. No i wszystko się zgadza. Że stakuje ten efekt przecież. Ale ja nie chcę nas zadziemieć. Ja wolę stakować na innej postaci więcej. Co my tu mamy? Jest szpatułka. Ale jaja. No, a jest jeszcze druga. Gicior. Ale teraz będzie Kennen wjeżdżał w masło. Ale będzie Kennen wjeżdżał w masło. Wbity master, to gratulacje. A teraz jaki serwer jest grany? A, Ena. I dzięki. Patrzcie teraz, co ten Kennen będzie robił. Zobaczcie, on ma 283 damage'a, teraz będzie miał 300 ponad. 319 i jeszcze będzie zadawał krytyki z asasynów. Więc elo. Elo, elo, 320. Gdzie ta Akali? Jest. Pięknie. Pięknie, absolutnie pięknie.
co ty robisz w tym G2? Zgadnij. Gram i streamuję. Uj. Ten człowiek tam dużo zjadł. Nie no, Kennen Assassin to jest jakiś... Masakrator, a znacie gościa, ma 4 itemy w ogóle tutaj. A nie, to chyba jakiś bug graficzny jest. Pewnie jeden jest, albo dwa. Potrzebujemy no Atroxa tak naprawdę jednego. Nie ma. Nie ma Atroxa! Przydałoby się w sumie... Nie, no Pike jest okej. Okay. Tak naprawdę teraz mamy 4 asasynów. Więc można by nawet Pike'a sprzedać i wstawić sobie na przykład drugiego Atroxa albo drugiego Dravena albo... drugiego Zeda na przykład, to byłby też spoko. W ogóle Shen Assassin też jest bardzo fajny. Pan Tiger dostał wpierdol. A my zostaliśmy jeden na jeden w ogóle. Co tu się dzieje? Co tu się stało? Prawie poker. Najśmieszniejsze jest to w ogóle, że Yasuo dostaje z jednego Giant's Belta 400 HP, bo dostaje 200 na shielda, więc każdy item na HP na Yasuo jest rewelacja. BT. Na Kenę nie włożymy. Na Kenę nie. A w ogóle Yasuo to jest najlepszy supporter w Blade Masterach. Z racji tego, że on rozdaje on-hit efekty na swoich ultimate'ach. Więc można mu dać Disarma, Silence'a, Red Buffa, Morello, Seimitar, tak naprawdę. Teraz jakbym trafił na przykład 3 Sheny, to bym sprzedał te Sheny i przeniósł Seimitar na Yasuo. Jest absolutny rzeźnik. Pod tym względem. A patrz, jakie złote postacie w ogóle. Szkoda, że giną od dwóch strzałów. Ale uciekał daleko. Ja nic nie muszę zmieniać w ogóle w samym ustawieniu. Absolutnie nic. Tristana Demon w ogóle, to jest ciekawe. Teraz gram na North America. 130 pinga. GG, panie. Co, jaki mieliśmy build w ogóle na